Hej, witam ponownie w kolejnym odcinku Dziennego Zastrzyku Wiedzy. Dzisiaj przedstawię 5 polskich Żydów, którzy zmienili dzieje świata i z pewnością sprawili, że nasze życie jest bezpieczniejsze i przyjemniejsze. Znacie kinowe hity takie jak Przeminęło z wiatrem czy Deszczowa piosenka? Każdy rozpoczyna się czołówką z ryczącym lwem. Samuel Goldwyn, znany wcześniej jako Szmul Gelbfisch, niezaprzeczalnie przyczynił się do rozwoju historii kina. Szmul urodził się w Warszawie w 1879 roku, jako najstarszy z 6 dzieci Arona Dawida Gelbfisza, handlarza używanymi meblami. Jego edukacja ograniczyła się do uczęszczania do Hederu, żydowskiej szkoły religijnej. Kiedy w wieku 15 lat stracił ojca, zamiast zgodnie z tradycją stać się głową rodziny, wyjechał z kraju. Po różnych perypetiach w roku 1898 trafił do Stanów Zjednoczonych. Tu spełnił się jego amerykański sen. Pracował w wielu miejscach, m.in. u braci Warner. Ostatecznie z 2 wspólnikami założył jedną z najbardziej znanych wytwórni filmowych na świecie. Metro-Goldwyn-Mayer, w skrócie MGM. Z pewnością wiecie, czym są witaminy. Kazimierz Funk urodził się w Warszawie w roku 1884 w rodzinie o korzeniach żydowskich. Ukończył medycynę i chemię na prestiżowych europejskich uniwersytetach. Kiedy w londyńskiej placówce naukowej badał przyczyny choroby beriberi, dokonał zaskakującego odkrycia. W roku 1911 wyodrębnił z otrębów ryżowych nieznaną substancję, którą my znamy pod nazwą witamina B1. Kazimierz Funk kontynuował badania i leczył chorych na awitaminozy, czyli skrajne niedobory witamin. Mimo, że wiele lat spędził na obczyźnie i miał nawet amerykańskie obywatelstwo, nigdy nie wyrzekł się polskości. Uważacie, że makijaż jest w dzisiejszych czasach codziennością? Nie zawsze tak było. Wszystko zawdzięczamy Maksymilianowi Faktorowiczowi, później Maxowi Faktorowi, który zaczynał skromnie, ale jego życie rozwinęło się w prawdziwą epopeję. Urodził się w 1872 roku w Zduńskiej Woli w wielodzietnej rodzinie. Jako 14-latek zaczął terminować u aptekarza, a kilka lat później miał już własną drogerię i perukarnię w Moskwie. Talent Faktorowicza był tak wielki, że wkrótce doradzał w kwestii kosmetyków najważniejszym osobom na carskim dworze. Jednakże zabrał rodzinę i w roku 1904 wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Za oceanem po latach niepowodzeń w końcu odniósł sukces. Ewenementem na skalę światową w dziedzinie charakteryzacji filmowej była świadomość, że barwoczułość emulsji filmowej czarno-białej, jak i kolorowej, jest nieco odmienna od barwoczułości oka ludzkiego. Dzięki dokładnemu dobraniu kolorystyki szminek i pudrów, twarze aktorów i aktorek miały na ekranie bardziej naturalny wygląd. Kiedy Faktor zaczął tworzyć kolorowe kosmetyki do charakteryzacji, był niczym objawienie dla hollywoodzkich aktorów. Wystarczyło, że firma Maxa wypuściła na rynek produkty do makijażu dla każdej obywatelki. To właśnie Max Faktor wymyślił określenie make-up. W roku 1909 Max Faktor zaczął wytwarzać pierwszą serię własnych kosmetyków. Innowacyjność tych kosmetyków polegała na tym, że były one dobrane do koloru oczu, włosów i właściwości twarzy każdej klientki. Czy wiesz, jaką masz grupę krwi? To wszystko zawdzięczasz Ludwikowi Hirschfeldowi. Urodził się w Warszawie w 1884 roku. Odebrał staranną edukację, gdyż w roku 1907 ukończył w Niemczech studia medyczne, po czym został asystentem niemieckiego profesora Emila von Dungerna. Zasłynął poprzez pracę nad grupami krwi. Co prawda, wcześniej inni naukowcy podejmowali próby badania grup krwi, to jednak dopiero Hirschfeld dokonał gruntownego usystematyzowania serologii. Dzięki niemu znamy dzisiaj grupy krwi 0, A, B oraz AB. W roku 1920 powrócił do Polski, po czym zbadał i określił czynnik RH oraz zjawisko konfliktu serologicznego. Poprawianiem urody zajmował się nie tylko Maksymilian Faktorowicz, ale także urodzona na krakowskim Kazimierzu w roku 1870, mierząca 147 cm wzrostu, Haja Rubinstein. Kobieta dużo podróżowała. Ostatecznie w roku 1902 wyemigrowała do Australii, a następnie do Stanów Zjednoczonych.
Wszystko zaczęło się od słoiczka prostego kremu nawilżającego, przygotowanego domowymi sposobami, aby po latach zbudować jedno z największych imperiów kosmetycznych na świecie. To właśnie Helena, czyli poprzednio Haya, otworzyła pierwszy w Europie salon piękności, który mieścił się w Londynie. Od roku 1917 firma krakowianki produkuje kosmetyki na skalę przemysłową. Dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrypcji kanału i dawania łapek w górę. Życzę miłego dnia, pa!